Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Kwadratowa Kraina. Ja jestem oczywiście pan Gremlin i dzisiaj jesteśmy w chwili obecnej na moim nowym tarasie. Tutaj w poprzednim odcinku mogliście zobaczyć, jak mi ten taras, i nie tylko taras, ale cały domek przygotował Kapała oraz Solider, także zachęcam do obejrzenia tego odcinka, natomiast żeby nie przedłużać. Bardzo widzę, że podobają wam się odcinki z udziałem TNT, dlatego w dzisiejszym odcinku znowu będzie wybuch. Z tym, że tym razem wybuch nie będzie ani w poszukiwaniu diaksów, ani nie będzie to wybuch związany z żadnym prankiem, tylko jeden z graczy, mianowicie Koksu, poprosił mnie o pomoc w zmienieniu okolicy, w której mieszka. Więc udamy się do Koksa w dniu dzisiejszym i postaramy się naprawić, a w zasadzie nawet nie tyle naprawić, ile zmienić jego okolice. Dobra, jesteśmy już pod... Oj, creepera widziałem. Pod domkiem Koksa. Chwila. Dobra, no to co? Generalnie zadanie polega na tym, że tak, tu jest ten jego domek. Tylko on ma tu pułapkę jeszcze. A, okej, okay, dobra. Że ten domek będzie trzeba wysadzić wraz z tym, co... O, blok kwarcu to weźmiemy, bo to się przyda. On mówił, że tutaj nic z tego nie będzie potrzebował, w związku z tym to, co może mi się przydać, to sobie wezmę. Niejako za wykonanie prac remontowo-budowlanych, nazwijmy w ten sposób. Zobaczmy. O, on... On to chciał, żebym... Akurat wiem, że to chciał, żeby ocalało. Dobra, zrobimy inaczej. Ja tu zrobię krótkie cięcie, przeniosę część jego rzeczy do jakiejś skrzyni. Może tą skrzynię dam przy tym jego nowym domku, bo on się przeprowadzić miał. I się przeprowadzał tam, do tego domku. Więc dajcie mi chwilę. Ja sobie po prostu przygotuję te rzeczy i za chwilę się widzimy. Dobra. Mniej więcej już wiem, gdzie to będę mu robił. Zgodnie z jego wolą i życzeniem. Tylko tak, teraz po prostu muszę przygotować się z miejscem. No w sumie jakieś jeszcze surowce może wpadną, czemu nie? Okej. Okej, to zrobimy tak. 10, a niech będzie 10. Okej, żeby to nie wybuchło przez przypadek. Właśnie, mówiłem, żeby nie wybuchło przez przypadek. Ech, no dobra. Hop.
Okej. Te mechanizmy w drzwiach po prostu były troszkę niebezpieczne. Dobra. Na szczęście nic mi się nie stało. Zjedzmy sobie. Okej, i wracamy do wybuchów. Okej. W sumie jestem ciekaw, czy wszystko wybuchnie razem. Okej, to poczekam chwilę na Nikosa, na pewno się ucieszy. Okej. Dobra. Cześć, Inko. Halo? Cześć, cześć. O, cześć. Cześć. Słuchaj, ja nagrywam odcinek w tej chwili. Jak chcesz, to zapraszam ciebie do domku Koksa, ponieważ Koksu poprosił mnie o rozkopanie, a w zasadzie wysadzenie jego góry, w której mieszkał, bo on się przeprowadził do domku obok. No. Już jeden wybuch miałem przez przypadek, ale jakbyś chciał, każdy lubi TNT, to zapraszam. Ja chcę się... Mam teraz live'a. A, no to spoko. Twoi widzowie też się na pewno ucieszą. Okej, okay, to podesz hordy? Ale mam się do ciebie tepnąć. Możesz się tepnąć. Okej. Okay. Okej, okay. To jest ta góra. Domek mi wybuchł przez przypadek. Tylko tak, jeszcze musimy... Mam... Tobie dam teraz 37... Chodź tutaj. Masz. Mam 11. No to masz 37, a ja mam jeszcze stack cały. No, no i co, okay. Gdzieś tam się musimy wkopać jeszcze troszeczkę, bo chodzi o to, żeby jak największa część góry znikła. Aha, okej, okay. Pasuje. Wszystko, co wypadnie, możesz brać oprócz tamtej skrzynki, bo tu jest skrzynka, bo wiem, że mu zależało na niektórych zbrojach, więc ja mu je schowałem do skrzynki te dla koni. No okej. Okay. Teoretycznie pisał mi, że on sam to zabierze, bo on mi zlecenie na to dał. To nie jest żaden prank ani nic tym razem. Więc zobaczymy. Dobra, moi drodzy, jak widzicie, tutaj wspólnie z Nikosem rozłożyliśmy TNT. Jest tego ponad 130 sztuk na pewno. Chociaż nie, nawet więcej. Coś koło 150 nawet łącznie, więc bierzemy się do odpalenia. Mam nadzieję, że fajnie będzie, jeżeli uda się to zrobić na zasadzie łańcucha, tak? Więc zobaczymy. Stań sobie bezpiecznie. O matka. No trochę została. Okej. Okay. Ale nie aż tak dużo. W zasadzie ja w tej chwili mi się nie wyświetlają żadne, które bym widział TNT. To ja sobie wejdę na dół. Okej. Nie wiem, widzisz jeszcze gdzieś TNT, które się nie odpaliło? Zaraz patrzę właśnie. Ty, pojawił się akurat ten. Ten niewidzialny wieśniak. Nie, chyba nie. Dobra.
Przy okazji podpaliłem gdzieś śmieka. Co to czuł? Dobra. Nie, to wszystkie się odpaliły. Fajnie. Na reakcji łańcuchowej. Moi drodzy, jak widzicie, wspólnie z Nikosem pomogliśmy pozbyć się niepotrzebnego domostwa przez Koksu Gamesa. Tak więc teren obecnie jego dawnej Zielonej Góry wygląda w ten sposób. No niestety nie udało się góry w całości zlikwidować. Także jeżeli będziecie chcieli dalszą część z rozbiórki tej góry, to myślę, że musielibyście zostawić przynajmniej 50 łapek w górę. Także w komentarzach proszę też podziękujcie Nikosowi za pomoc. Ja dziękuję wam za dziś, trzymajcie się i do kolejnego odcinka. Cześć!